To wio. No to wio! Zatoka Czarnosercego. Mapa, na której liczą się obozy najemników. Mapa, na której nie trzeba tak naprawdę teamfightu, żeby wygrać. Za każdy obóz najemników mamy coiny. I możemy po prostu wywołać presję na mapie w momencie, kiedy wróg odposzuje to obóz najemników. My zwyczajnie płacimy sobie. Popularne inne taktyki również to ustawienie mocnej postaci, która będzie w stanie roamować pomiędzy górną a środką alejką. I solidna czwórka w dolnej części mapy. Ale ostatnio Team Brzoza dla przykładu zaskoczył nas Wikingami, gdzie popisali się fenomenalnie, więc Team dużo pomysłów. Sylwana, może też to ci się wydarzyć. Ja, to pomysłów jest naprawdę sporo i to mi się właśnie bardzo podoba. Dlatego tak bardzo lubię kastować amatorską ligę Watachy, bo tu są pomysły, których nie zobaczymy w HGC Pro i te pomysły mają jak najbardziej szansę wypalić. Wyrzucony Anubarak. Szybko zbanowany Anub, taki bezpieczny ban. Problematyczny. Pierwszy ban też dla Delusion Team, więc oni tutaj mogą zagrać Gul'dana, Xula, Ragnarosa do sołkowania, Johanne, Leoryka. To prawda, tylko że Ragnarosa łatwo jest zgankować, podobnie jak Xula, więc jeżeli gramy na heroizy, to może się sprawdzić. Tutaj prawdopodobnie, jeżeli zobaczymy jakiegoś Xula, Gul'dana rotacji, te postaci łatwo zgankować tak naprawdę. Mal'Taal wyrzucony. Nie jest to najpopularniejsza mapa dla tej postaci, ale w tych wszystkich teamfightach żniwa... Genji otwarty. Mając pierwszy pick, można też myśleć o zbudowaniu kompozycji z Illidanem. Zabaturem Illidanem, Stasudarem Illidanem. Albo jedno z tego wybrać po prostu. W takim wypadku chciałbym na początku zobaczyć wtedy Utera. Taki bezpieczny pick. No ewentualnie... Uter niestety nie robi tutaj dobrze kampów. Ale możemy zacząć też od Tassadara dla przykładu. Zobacz, jeżeli weźmiesz Tassadara, on może w górnych olejkach sobie rumować na spokojnie. Dla przykładu dwie linie zająć. Illidan może robić kampy i... Natomiast potem można dobrać albo Rutę, albo Rhaegara. A Rhaegar na tej mapie bezpośrednio wydaje mi się być rozsądniejszy, biorąc pod uwagę oczywiście tylko mapę, no bo jeśli chodzi o te teamfighty, no to najpopularniejszy jest aktualnie Uther. No i zobaczymy, czym będą chcieli tego Genji go skontrować. Anub wyrzucony. Mal'Taal także jest możliwy do pikowania Uther. Mogą tego Uthera zagrać. Jako bezpośrednio muszą, kontra ale, na tego Genji'ego. Tak, na Genji'ego bardzo fajna kontra. Daje pancerz, więc ten smoczy miecz robi troszkę mniej. Ma stuna, więc możemy przerwać odbicie, czyli niwelowanie obrażeń Genji'ego. Później możemy mieć dwa stuny, nawet trzy. W międzyczasie dziękuję bardzo za falałki, dziękuję Merciu za hosta. I dwie kolejne postacie. Jest Uther, jak wspomnieliśmy wcześniej. Bardzo szybko się pojawia nam Varian. To jest nie musimy iść pod dwóch tanków, ale moglibyśmy jakoś chociaż Bruzera dobrać do tego. Varian jako odpowiedź na Genji'ego, więc dwie kontry szybkie na carry tutaj Delusion Team. Na pewno, jak ja bym był tym Genji'em, to się nie uśmiechał do tego meczu w tym momencie. A to prawda. Podoba mi się rozpoczęcie tego draftu Utherem, natomiast Varian dosyć szybko. Ale Varian to dosyć prosty follow-up, na przykład dla szarogrzywego, który może pojawić się jako range carry, także z Utherem. Więc teraz pytanie, czy zespół Delusion Team będzie chciał zabrać Greya, czy go może zbanować? Zabierają i dopikowali Arthasa, czyli bohatera, który męczy i Variana i Uthera, bo to są postaci melee, nie mają escape mechanizmów, a ta lodowa nawałnica będzie przytrzymywała cel. No i cokolwiek się nie pojawi, jeżeli by to będzie postać walcząca wręcz, to Arthas też będzie dla tej postaci problematyczny. Jak już wspomniałem, nie musimy wybierać tanka po stronie Annihilation Squad, wystarczyłaby Sonia, a Sonia z Arthasem sobie poradzi. Sonia na szarogrzywego to jest takie 50-50, no bo niby tak przeklęta kula mocno ją obija, z drugiej strony jak jest w formie człowieka i dostanie Jidę i slam na pysk, to pół życia straci, więc to różnie tak naprawdę może się tu wydarzyć. Ale na pewno solidny pick, dlatego jest wyrzucona no właśnie z tego teamu. No i dlatego jest zbanowana, no i jednocześnie też mając Uthera, bo zbawiają przeciwnika Rhaegara. Bardzo rozsądnie, podoba mi się bany. Na Tassadara jako supporta. Nie widzimy tutaj bohatera, który bezpośrednio mógłby czyścić dwie linie, mida i topa. Teoretycznie Arthas, teoretycznie Grey są w stanie tam pójść. Natomiast musi pamiętać Annihilation Squad, że jest Genji. I ten Genji raczej na tym forlane'ie się nie będzie dobrze spisywał przeciwnika i będzie chciał gangować. Więc wybrałbym tutaj jakiegoś mocnego gracza do rotacji, na przykład Gul'dana. Szarogrzywy dobrze się sprawdzi do robienia obozu najemników. Jeszcze Annihilation Squad takiego bohatera teraz ze swojej strony nie mają. Nie. Jednak już mają bohatera do rotacji. Tak, ale... Jednego z ciekawszych. Te drafty... Tutaj
Zobacz, że żaden bohater na razie nie może przerwać wyssania życia Guldanowi. Jak na razie owszem, ale ty zobaczysz na to, że te teamy budują się pod teamfighty i to widzimy wyraźnie teraz aktualnie. Wow. To jest pod teamfighty kompozycja, a mapa średnio sprzyja tym teamfightom, ale prędzej czy później dojdzie do tego momentu, gdzie jedna drużyna i druga będzie miała określoną ilość monet i będą musieli jednak się bić na tym środku i wtedy mogą właśnie skorzystać z tego potencjału swoich postaci. Zszywaniec dopikowany. Zastanawiam się, czy ten zszywaniec będzie roamował mid top, czy będzie na forlane'ie. Jeszcze nie widzieliśmy czegoś takiego jak zszywaniec plus prowokacja, nie? Yep. Albo prowokacja, a potem przyciągnięcie. Albo co stoi na przeszkodzie? Na last piku dla Illusion Team? Nie? Nie, dla Annihilation Squad. Annihilation, no jako kontra na strzywańca. Delusion Team musi wybrać kogoś do odpuszowywania. Xul, Ragnaros albo wysłać tam Arthasa, Greya. Natomiast i Arthas i Grey. Grey najgorzej, bo teoretycznie Grey może wejść w Gul'dana, ale jeżeli nie zabije, no to słabo. Brightwing, Tassadar. Jest podwójny support, ta meta nam się powoli zaczyna uśmiechać. Brightwing po zmianach, który zapewnia pancerz magiczny, chroniący nie, właśnie przed Gul'danem do przykładu. Gul'dana będzie spoko. No i ta Tassadar da szarok żywego. Sama Brightwing z szarok żywym to jest coś, czego raczej nie chcielibyśmy zobaczyć. Szarok żywy skakuje głęboko, a Brightwing co tam, rzuci mu pyłek i tyle. I powie, sorry ziomeczku, mam tylko klęza. I z tego tytułu agresywne postacie nie lubią grać z Brightwingiem. Dlatego jest opiekowany Tassadar, żeby zapewnić mu jeszcze dodatkową tarczę. Więc bardzo podoba mi się to dopełnienie. Mamy też globala ze strony Delusion Team na tej mapie, która jest bardzo duża. Więc kolejna zaleta tak naprawdę. No i Brightwing, który może iść pod łapówkę. Brightwing, który może iść pod łapówkę. Brightwing, który polimorfuje Varian'a. Varian nie może odpalić parady i ginie. Brightwing, który nadaje się do tego, żeby gangować z Genji, jeżeli Genji będzie chciał agresywnie wejść na jakiegoś kampa. Brightwing, który posiada najgorszy i najbardziej paskudny skin w grze. Fajny. Sorry, chciałem tak jakoś tak, wiesz, dopełnić, że ty coś mówisz, ja coś mówię. Spoko. Last pick, drugi carry. Wydaje mi się, że Vala. Albo Sylvana. Xul mimo wszystko, wow. Zastanówmy się, wróg posiada jednego tanka. Teraz mnie zaskoczyli, bo nie bardzo rozumiem, jak chcą rozgrywać te linie gracze Annihilation Squad. Czy wysłać tam Xula na topa i czwórką pushować dół cały czas? Można też wysłać Xula na bota, w czystej teorii. On nie jest słabym solo lanerem. Może na początku ma problemy, ale czwarty, siódmy poziom to są dla jego mocne power spike'i. Takie pod względem tego, żeby trzymać się na linii solo bez problemu. Ale to rzeczywiście, nie spodziewałem się tego, no. Będzie hook, potem będzie stun, a następnie spowolnienie od Varian'a i obrażenia rozłożone w czasie od Gul'dana. Tassadar może uniknąć takiego przyciągnięcia, Genji również, jasno skrzydła od 10 poziomu, chociaż wydaje mi się, że pójdzie pod mgiełkę, przepraszam, szmaragdowy wiatr. No zobaczymy, jak no to dzisiaj wyjdzie. Przypomnijmy, że nie grają te składy tytułowe. Mamy dwóch rezerwowych ze strony Annihilation składu. Mhm. I mamy jednego rezerwowego ze strony Delusion Team. Nie ma Basterowskiego, jest za to Hellscream. Po stronie Annihilation nie ma Karpia, nie ma Ninja Clouda, jest Książę i Shiryu. Hellscream ma fantastyczne alerty na Twitchu, po prostu popakałem się dzisiaj ze śmiechu, jak zobaczyłem. Dosłownie popakałem się ze śmiechu. Gromasz taki śmieszek. Piesek, śmieszek, gromasz. Mhm. A nie bez kitu. Jak ktoś nie widział, to zajrzyj do streama, do pieska i chociaż dajcie followka, żeby zobaczyć alerty. Pierwsza mapa, Zatoka Czarnosercego w trzeciej kolejce amatorskiej Ligi Watachy. Kat na Gul'danie, Marciufaj, wieko... Siru zagra strzywańce, ma Banner na uterze, tak przedstawia się skład Annihilation Squad. Przerwał ci przez chwilkę. Maryciu na Varian'ie i Książę na Xul. Resztę było słychać. Tak tylko poprawiłem. Natomiast po prawej stronie Delusion Team Lavekal zagra na Tassadarze, Devn zagra na Genjim, Wiewiór jasnoskrzydłą, Hellscream na Szarogrzywym, no i Shafirox. Na Arthasie. Xul, który będzie roamował mid top pod reperkusję. Nie obawia się tych autoataków tutaj w żaden sposób Greya, ale będzie miał za to więcej obrażeń na Arthasa i na szerok żywego w teamfightach. Parada Varian'a, echo spugawienia od Gul'dana, ciężkie grzmotnięcie Stitches i Uther po dwóch. Więc tutaj bardziej standardowe już buildy, Gul'dan troszkę bardziej bezpieczne. Wyjście ze splugawieniem na pierwszym poziomie. To ciekawe, Tassadar stakuje się pod burzę. No ale jeżeli idziemy na dwie linie i cały czas będziemy szukać, to ma dużo sensu.
Możemy szybko się nastakować. Genji ulepsza cyberzwinność. Bretwick jeszcze nie wybrała. Typowy build Greya pod koktajl. Myślę, że... No i zdanie Dartasa. Słucham? Myślę, że Brightwing powinien iść albo pod skrócenie Zetki, albo pod, pod namajemników. Tak też robi, idzie pod skrócenie Zetki. Chce zwiększyć możliwości, jeżeli chodzi o bycie globalem. Przyciągnięty wiewiór, ale nie ma ogłuszenia utera na czas. Za to Varian pięknie tutaj. Maryciu wjechała na pełnej. W górnej części mapy. Maryciu gra Varianem, to też jest dziwne. Dziwnie podzielili w ogóle ten skład. Strasznie dziwnie zdraftowali. Lawek, ale za to bierze 4 monety. Ma jeszcze przesunięcie międzywymiarowe, unika więzienia z kości Xula. A za tydzień o tej porze Xul będzie już... Parę worku. Po zmianach. Kat złapany, dostaje szybki to kilka od Bianera. Maryciu tutaj zjawia się na dolnej linii. Wejście w Giu, ma problemy, jest martwy Szapiro, chcesz stąd, już nie wyjdzie. 3-0. Gdzieś tak w myślach drapałem się po głowie, jak oni chcą wygrać early na dolnej części mapy tym składem, a jak na razie miażdżą. 3-0. No to jest bardzo tankowaty line-up, ciężko będzie przeciwnikowi cokolwiek zabić, więc na miejscu rywala skupiałbym się na tym, żeby zagrać troszkę więcej mapą. Podoba mi się ten wybór Tassadara, powiem ci szczerze, bo grając na i czyszcząc dwie linie ma możliwość, żeby mieć więcej obrażeń. Mhm, i to szybko sobie to nastakuje. Pole rażenia po 500 stakach, 20%, później obrażenia o 20%, podwójna burza, dużo obrażeń w teamfajcie. A dalej możemy iść pod Archonta, bo Szapirok jak będzie spowalniał przeciwnika, to łatwo będziemy też trafiali. Kolejne talenty nam dochodzą tutaj dla drużyn. Mamy ulepszoną moc krwi, bardzo dobry wybór na tej mapie uważam ze strony Kata. Wejście w Kata, przyciągnięty Szapirox, Kat ucieka, dostaje jeszcze jednego kilka, ale Szapirox go zabija. Nie schodzi Xul, nie schodzi także Tassadar, Hellscream odskakuje, Shiryu ma kłopot, żeby wyjść z lawałnicy, no i z lawałnicy raczej już nie wyjdzie. Bianer, jak zostanie za długo, to Bozbody blokuje go, Biu, no i... No i to jest to, co pominiłeś, postacie, które są złapane przez Arthasa, giną w momencie, kiedy mają daleko do bramy. Olali totalnie bicie Variana, bo wiedzieli, że Variana będzie najciężej zabić. Pomimo tej polimorfii to... No jest to moim zdaniem niewystarczające. I robią sobie teraz harda na bocie. Moc Kree Gul'dan, mistrzowska parada Variana, esencja Tragoula od Xula, jest dla marzuci strzywańca i święty ogień Utera. Światło Kali dla Tassadara, co ciekawe, nie pod ataki podstawowe wzmocnione, tylko pancerz zapewnia tej sojusznikom. Mamy Virtuos Shurikenów dla Genjiego, a Kuku, czyli wizja dla Brightwinga, kotowiące buildu pod skok, przelanie mikstury Greya, no i oczywiście zamarznięte pustkowe jako solo tank Arthas. Hellscream robi obóz najemniku po swojej części. To jest właśnie ta przewaga, którą posiada Delusion Team. Mają postacie, które potrafią robić same bez problemu obóz najemników. Lawek, ale cały czas zabiera wizję księciuniowi. No i to jest sytuacja, w której może po prostu wyczyścić linię, zrzucić przeciwnika burzą cyniczną i czyścić kolejną. Mhm. Yu przyszedł podsołkować mida. Tyle, że tą burzą cyniczną to on będzie chciał przede wszystkim stakować się na minionkach. True. Pół god Shiryu nietrafiony. Pojawiają się kolejne chesty, szybko robi tego górnego Lawekal. Książę nie ma jak przerwać. Dolny przejęty przez Dewa. Też zabrany przez Dewa, więc wszystkie monety zabierają tutaj. Czerwoni. Jest cienia standardowo zechem splugawienia, żeby skrócić sobie to splugawienie na Gul'danie. Droga miecza, czyli wydłużona parada Variana. Błogosławieństwo Ratmy Xul, Strażnik, Strażnych Królów. Wow! Dobre huki, Shiryu. Strażnik, Strażnych Królów Utera. No i strzywaniec. Jeszcze nie wybrał, ale... Co weźmie. Najprawdopodobniej będzie kontynuować build, czyli pasywkę sobie ulepszy. I tak też robi, jest toksyczny gaz. Pierwsza wpłata wykonana przez drużynę czerwonych, Delusion Team. Niestety nie zniszczyło przynajmniej do połowy jednej z trzech struktur. Albo bramy, albo wieżyczki górnej lub dolnej na tej środkowej linii. Księciuniu w tarapatach. Mimo to fort drużyny przeciwnej padł. Bardzo fajne zagranie. Lawekal dostał więzienie z kości od Xula, użył przesunięcia międzywymiarowego, ale zanim to zrobił, Brightwing użył skoku na Tassadarze. I w momencie, kiedy się już pojawił po tym przesunięciu międzywymiarowym, nagle było dwóch graczy na jednego. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Fajnie można zaskoczyć przeciwników. Oczywiście dwóch supportów to nie jest najlepszy gang squad team, ale nie zmienia to faktu, że jakieś tam nowe możliwości nam to otwiera jak najbardziej. Tassadar zwiększony zasięg burzy i tarczy. Ma to duży sens, jeżeli chodzi o Genjiego, prawda? Jak najbardziej, ale też z tą burzą, gdy może na ten backlane męczyć Gul'dana.
Kat robi kampa. Trójka graczy na bocie. No mają już wystarczającą ilość monet, tylko potrzebna ta jedna monetka od księciunia, żeby zapłacić. Idealna obrona od Genjiego. Jak myślisz, na co to jest odpowiedź? Bo jedno w sumie, co mi się widzi, to wyssanie życia od kata. Ja myślę, że to nie jest dobra odpowiedź. No nie ale... wiem, no a co, gdzie tu masz szybkie ataki? Ja bym grał ulepszoną cyberzwinność. Albo unik. Albo unik. Unik zawsze jest dobry po prostu. Tak jak mówimy, unik powoduje, że to wejście Varianna w Genjiego nie będzie tak bolesne. 10 level, dobry hook. Trafia na przekręta kula. Wow, szufladkowy wiatr Brightwinga. Smoczy miecz dla Genjiego, jest Archont wybrany przez Tassadara i przeklęta kula Grey. Są też dyszki dla Annihilation Squad, przerażenie od Gul'dana, prowokacja Varianna, ohydna rzuć dla Stitches, a boska tarcza Uther, no i ożywienie magów dla Xula. No na dwa supporty chcę tutaj księciuniom mieć możliwość troszkę lepszej kontroli teamfightu. Tylko że Tassadar płaci, to będzie już kolejna wpłata, ta druga wpłata będzie... Ooo, odpalone wszystkie ultimate, ale szybkie przerażenie, Genji dostaje za to oczyszczenie, Shiryu ma kłopoty, ohydna rzuć się kończy, Brightwing odpycha szybkie cięcie, ginie dwóch graczy. Zjawia się Lavekal, odpala Archonta, boska tarcza dla Varianna, co ciekawe. Wydawało mi się, że Uther powinien rzucić to na siebie, żeby nie stracić tych coinów. A księciu nie upcha. No, jakkolwiek by nie było, a ich jeszcze skład chcieli po prostu spuszczać dolną część mapy, ale przeciwnik w tym momencie zapłacił i zaskoczył go tak naprawdę 5-osobową rotacją. No ale z tego tytułu skorzysta księciu nie, bo zobaczmy, że... Pomimo, że wpłaty nie było, to dwie bramy nie istnieją tutaj. No i pomimo tych 6 killi do 3, gdzieś mocno nie odskakują rywale. No pół poziomu przewagi to jest. Podoba mi się to, co zrobiło Delusion. Zabiło, spuszowało, wzięło kampa, spokojnie zgarniają expa, wycofują się. Jak teraz Arthas, czyli Shapirox, żeby zregenerować sobie manę. Troszkę błąd tutaj drużyny Annihilation Squad, że oni gdzieś powoli nawet nie starają się dorzucić tych monet. Z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby mogli się bić na wpłacie, bo Arthas ma sporo miejsca, żeby zatrzymać rywala. Jest dobry hook Arthasa, szybkie wejście, oczyszczenie. Wiewiór czujny. Dobre oczyszczenie wiewióra. To niby tylko slowa oczyścił, ale to tak naprawdę ten slow tak wiele zmienia. Nie można było, ale nie można było sprowokować wtedy. Gdy nie było w ogóle zespołu, żeby pomóc Arthasowi. Szybkie obrócenie w kata, polimorfia. Jest przerażenie, uciekają. Marciu cały czas goni tutaj Genjiego. Wiewiór ma kłopoty, wiewiór. Pamiętajmy, że on ma odepchnięcie, to odepchnięcie jeszcze na cooldownie. Ginie... Shiryu. Zżywaniec. Wiewiór za to żyje. 90 punktów zdrowia. Wycofuje się do was, może zawsze tu wrócić z pełnym zdrowiem, mając skok. Pojawiają się kolejne skrzynie. Po raz... Już któryś z rzędu zabiera wszystkie coiny Tassadar. No i jest dobry rud od Shapiroxa, szybkie cięcie, dobry też koktajl. Rozstapiają się gracze drużyny Annihilation Squad. Najpierw Szywaniec, teraz Gul'dan. Tak niewiele brakowało, żeby tego Brightwinga się pozbyć, ale dobry lodowy blok zaabsorbował mnóstwo obrażeń. Też moment, kiedy fokusuje w jeden konkretny cel i nagle on ma 5% zdrowia, odpali Ice Blocka, to nie chcemy marnować tych umiejętności na inne postacie, więc tak naprawdę często stoimy bezczynnie i nie wiemy, co wtedy robić, nie fokusujemy odpowiednio, nie używamy umiejętności rozsądnie i z tego ze wszystkich tytułów wróg korzysta, także Ice Block to jest... No pomimo tego, że Brightwing teraz po zmianach ma też ciekawy tam talent, bo może zrzucać pancerz fizyczny, potem który przeskakuje poziom 16, to jest super synergia talentów, to jednak ten Ice Block wszędzie się nam pojawia. I zawsze będzie dobrym wyborem. Nie wiem, że najlepszym, ale zawsze będzie dobrym wyborem. Problemem jest trochę to też, że ani razu Xula nie widzieliśmy, żeby zroamował po szybszym czyszczeniu linii od Tassadara. A przydałoby się zaskoczyć 5-4, tym bardziej, jeżeli są magowie i można przeciwnika chwilę zatrzymać. Po drugie, wydaje mi się, że Kat no nie chce używać w taki sposób swojego przerażenia do ratowania siebie. A teraz Książę, chase'owany, cała piątka tutaj roamuje. Na szczęście nie ma żadnych monet, więc jego śmierć tutaj niewiele zmieni. Ta śmierć zmienia to, że przeciwnik idzie na bossa. No i teraz nie ma wyboru drużyna Annihilation Squad, jak tylko wydaje mi się pchać bot lane. Też ani razu nie zrobili harda swojego. Może dlatego chcą dosłukać tą ostatnią monetę i wtedy zapłacić, tylko nie wiem czy zdążą.
ten boss już praktycznie zrobiony. Będzie przejęcie harda, ale jest 16 level. Delusion Team też będą chcieli... Oni też będą chcieli pójść na bossa. W tym line-upie też mógł zagrać troszkę... On zagrał tutaj fajnie pod mapę i to mi się naprawdę podoba, natomiast mógł też zagrać ten drugi build pod autoataki i pod wyrocznie na 16 levelu, żeby jeszcze mieć to obrażenia procentowe i na 20 te obrażenia, które przeskakują ze ścianą, żeby odciąć te tanki, które nie mają escape mechanizmu. Chętnie bym zobaczył, jakie są obrażenia w jego tytule, ale wiem, że nie można tego teraz oceniać. On sfarmił linię przez połowę gry, dlatego ma tylko 8000 punktów obrażeń. Za to ma 105 tysięcy, załóżmy, obrażeń zadanych stronnikom. Mhm. Więc to nie zawsze jest tak adekwatne, jak nieraz patrzymy sobie na Herylizę, o, ten gracz nie ma obrażeń, to najgorszy jest na pewno, załóżmy, nie wiem, Sonia czy Tral, nie mają obrażeń. No ale zastanówcie się, no jeżeli byli na linii solo i nie byli w stanie podejść do przeciwnika, tylko grzecznie farmili te minionki, nie ginęli, robili swoją robotę, robili bez znajmników, to tych cyferek nie będą mieć przez pół gry. Co ciekawe, na 13 poziomie strzywaniec nie ulepsza łomotu. Mhm, szarza bierze. Obawia się... Nie wiem, wydaje mi się, żeby ten szarż był tutaj potrzebny. No te ruty wydaje mi się, że są dla niego problematyczne. I Shiryu to po prostu odczuł. Ale gdy on ma ruta, to dostaje 50 pancerza. Za szybko też Shiryu spala swój escape mechanizm, bo chyba żółć... Oczywiście, możemy nią robić obrażenia, natomiast... no przydałoby się to odpalić po hooku, żeby jakoś cel odizolować. Jest i hook na wiewióra, ogłuszony, sprowokowany. Zdąży odpalić tutaj lodowy blok. Bardzo ładna traserka od Kata. Szkoda, że troszkę za późno rozpłynął się biedny Shiryu. Ten wszasz mu nie pomógł. Bianer przytrzymywany, dostaje boską tarczę od siebie na pocieszenie, bo zaraz i tak jest martwy. Pierwsza twierdza zniszczona przez ostrzał, druga za chwilkę na bocie zostanie zniszczona przez to wejście, chociaż Księciuniu... Księciuniu obraca tutaj, zabija Szafiroxa. Hellscream ledwo ucieka tutaj, dostaje tarczę od Tassadara. Full build pod szkielety plus zwiększenie obrażeń na poziomie 16. Myślałem, że książę zbuduje się troszeczkę bardziej już na tych 13-16 poziomach pod teamfighty. No ale ładnie to spuszczał tę linię, biorąc pod uwagę, że team... Początek gry miał kapitalny, potem już gdzieś to nie szło, bo tej wpłaty ani jednej jeszcze nie widzieliśmy po stronie Annihilation Squad. Wszystkie forty u przeciwnika stoją. Ale nie takie mecze się wygrywało, nie Wilku? No tak, ale nie na tej mapie też, bo ta mapa jest bardzo ciężka do powrotu. Jeżeli w late game zabijemy kilku... Ale zobacz, jeżeli w late game wygramy teamfighta... Nie o to chodzi. Przeciwnik zasypie nas kampami, musimy na nie odpowiedzieć. Nie mamy globala, jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Dlatego trzeba wygrać teamfight. Mają dodatkowo teraz Brightwinga, mogą zamienić to teraz Brightwingiem, żeby to Brightwing soakował. Do tej 20 na spokojnie. No. Tutaj ten jeden ostrzał fajnie, bo to jest ta potęga Xula, zniszczy dwa forty. Więc wreszcie gdzieś ta praca Księciunia została wynagrodzona. Na dole też już fort dobity, więc oni potrzebują o wiele mniej wpłat, dzięki temu, że więcej skuszowali. Ale tak być do tyłu, ciężko będzie po prostu to nadrobić. Jeszcze minuta 30 do bossa. Prawie ta jedna wpłata niszczy trzy forty. No tam te forty były już poskrobane. Tutaj jest sytuacja taka, że trzeba szukać teamfightu po prostu, wejść dołem i puszować, bo jak będzie ten boss, to przeciwnik dobije już wtedy level 20 i będzie miał bossa. Hardcamp jeszcze wypuszczony. Tym topem nie trzeba się do końca przejmować, stoją tam dwie wieże, więc... To jest moment, w którym muszą puszować za wszelką cenę. I tak też robię, mają dwa olbrzymy po swojej stronie. Shiryu będzie szukał jakiejś okazji na hooka. Pojawiają się skrzynki, no i gracze, a niech się skład powoli się wycofują. Jest hook, to ale jest nie trafia. To jest sytuacja, o której mówię. Nie próbowali nawet płacić gdzieś pojedynczo, po tych dobrych, powiedzmy sobie, małych połkach, wymianach. Gdzieś tam była ta chwila, gdzie ktoś się wracał i stracili za dużo monet. Jak tracisz monety, a przeciwnik robi jeszcze lepiej niż ty obozowiska, masz przerąbane. Kat może być zaraz w tarapatach, na szczęście nie sprawdza. Tak zwaną twarzą Busha korzysta z zaklęcia. Shiryu wchodzi od flanki. Tam raczej powinien być Varian, jest odpalony Archont, próba w teamfightu, Shiryu ma kłopoty, odepchnięcie Brightwinga, smoczy miecz Genji'ego, przerażenie Kata totalnie w powietrze, Hellscream ucieka na low, ale jeszcze autoatakuje Bianera, on wie, że już jest tutaj bezpieczny, na dobrej pozycji, żeby zabić, to będzie team wipe.
16 do 4, 2 poziomy przewagi. Wróg płaci i w tym momencie może pójść już kora. Tak też robią. Wiewiór jeszcze doskoczy nawet tutaj do graczy. Nie trzeba tutaj wpłacać, katapulty już się zbierają, dwie na midzie. Hardcam na tobie przebił się przez wieżyczki. To jest trzecia twierdza, ale też po prostu wejście w kor, no. Jeden do zera pomiędzy Annihilation Squad? Nie rozumiem, bo tutaj z tak dobrym frontem jest Gul'dan budowany pod tą bezpieczniejszą opcję, która robi mniej obrażeń i obrażenia rozłożone w czasie. Na dwa supporty i tym bardziej na Brightwinga, który co 4 sekundy ma tą mgiełkę.